Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, Mambuś na bieżąco. The champ is here, Kuba. Bardzo mi miło, siemano. Słuchaj, no brawo, totalna dewastacja, te low kicki zrobiły robotę, co? No, kickboxer, co mam więcej powiedzieć, chociaż dużo pracowaliśmy nad tym moim partnerem, nad tymi moimi zapasami, dlatego może czułem się pewniej w tej stójce, wiesz. Marcin tam złapał raz, szybki sprawl, uciekłem z tego, oczywiście szacunek dla niego. Udał się plan tak jak był, my od dzisiejszego poranka mówiliśmy, łyda, zachodź łydka, no i zadziałało. Ty w ogóle wyprowadziłeś chociaż jeden cios? Wiesz co, chyba nie. Znaczy, bo ja miałem taki plan, znaczy chciałem pójść, kiwałem Marcina dużo, że będę bił na górę takim zamachowym cepem jakby, on się na to łapał i stawiał nogę z przodu i po prostu ja nie musiałem bić, nie chciałem się w coś wplątać, on dużo wyższy i po prostu kopałem i taka była taktyka. Oczywiście, jeżeli by weszła jakaś wymiana bokserska, to szedłbym w to, natomiast po co, jeżeli taki był game plan i tak to spełniliśmy. Słuchaj, już po tym pierwszym low kicku wiedziałeś, że jest twój? Nie, po drugim, bo widziałem grymas twarzy Marcina, no ja też czułem na mojej nodze, jak to, ja z jaką siłą kopałem. No właśnie, a jak twoja noga? Nie, no wszystko okej, okay. Nie wiem ile tam tych kopnięć weszło, natomiast z moją nogą wszystko jest okej. Okay. Znaczy wiesz, teraz adrenalinka, zobaczymy jak zejdzie, pewnie trochę spuchnie, ale nic nie pękło, nic nie strzeliło na pewno. Kuba, słuchaj, idziesz jak przecinak, 3-0 w organizacji Fame MMA, słuchaj, no co dalej, kto jest w stanie ciebie zatrzymać? No nie wiem, no na pewno są zawodnicy na moim poziomie, bo tu coraz bardziej rośnie ten poziom sportowy w Fejmie. Natomiast ja lubię wyzwania, wiesz, zobaczymy, może teraz zejdę, może moim wyzwaniem będzie zejść kategorię niżej i tam zawalczyć, może double champ. No jeszcze tego nie było. Chciałem wspomnieć, żebym miał 3 pasy, gdyby Boxdel nie zwakował pierwszego. No tak, jakby się udało wtedy. Natomiast to jest mój pas, nie ma co gdybać, nie ma co wychodzić, kombinować. Mam ten pas, cieszę się, bo to jest spełnienie moich marzeń, moich ostatnich miesięcy. Sam wiesz, byłeś u mnie na wywiadzie, jak to wyglądało, robiliśmy płytę, zresztą byłeś w studio na wywiadzie, w międzyczasie jeździłem na treningi, trzymałem dietę, naprawdę był test mojego charakteru, który myślę, że sprawdziłem się rewelacyjnie. No właśnie, a propos tego charakteru, miałeś taki moment, gdzieś miałeś tego wszystkiego dość, ponieważ no tak jak mówisz, ja widziałem, słuchaj, jest godzina, nie wiem, 20, a ty w ciągłym ruchu, w ciągłej pracy. Tak, no dzisiaj się cieszę, że już jest po wszystkim, cieszę się szczególnie, że mam ten pas, jeszcze naprawdę wszystko się spełnia, zaraz płyta, mogę sobie lokowanie zrobić, zamawiajcie moją płytę na preorder.pl/kubańczyk i co, no idziemy cały czas do przodu, to było naprawdę ciężkie. Teraz chwilka odpoczynku i potem będziemy kombinować. Przepraszam, że tak składam te słowa, ale jestem jeszcze w szoku, wiesz. Powiem ci szczerze, że nawet nie ma chyba kropli potu. No nie ma. No nie zdążyłem się spocić, nie wiem ile walka trwała, musiałbym to przeanalizować na spokojnie. Cieszę się, że tak to się udało. No jest to spełnienie moich marzeń. Jestem zupełnie innym człowiekiem niż rok temu i naprawdę cieszę się, że tak dojrzałem i sportowo, i emocjonalnie. Kuba, wracając jeszcze do tego trailera, ty mówiłeś, że wygrasz w pierwszej rundzie, ale było to coś takiego, takie udawane pewność siebie, czy ty byłeś naprawdę tak pewny siebie, swoich umiejętności? Wiesz co, ja się nauczyłem tego, że jak coś się bardzo chce osiągnąć i do tego się dąży, to się spełnia. I masz tego świetny przykład. Ja bardzo ciężko się przygotowywałem, poświęciliśmy naprawdę kupę pracy z trenerem Szyszką nad zmianą tego mojego chodzenia, właśnie tych kopnięć. To z kickboxingu tak by nie wchodziło ta łydka, tam z mniejszej pozycji lepiej to wchodzi. No i tak jak mówię, no wyszło. To co dalej teraz? No teraz na pewno przerwa, a potem zobaczymy może kategorię niżej, zobaczymy jakie będą propozycje. Na razie nie myślę, chcę oczyścić głowę, chcę wydać tą płytę, odpocząć, w końcu pojechać do rodziny, nie było mnie już pół roku w domu. To też jest dla mnie jakoś ciężko na głowie, bo jestem bardzo zżyty z rodzicami, więc może w poniedziałek, we wtorek wsiadam w samolot, lecę do Goleniowa, z Goleniowa już do Stargardu, tylko 30 minut i przytulę mamę, tatę, zbiję piątkę z bratem i chcę oczyścić głowę trochę. Powiedz mi tylko jeszcze, ty spodziewałeś się, że ten pojedynek może wyglądać właśnie w ten sposób, że ten drugi low kick praktycznie już ustawi ci pojedynek? Nie, w żadnym wypadku. Po prostu taki był plan, żeby, tak jak trener mówi, słuchaj, my tam nie idziemy po knockout, my idziemy tam wygrać tą walkę, tak? Ale wiedziałem, że jak uda się ustrzelić tą łydę, Marcin jest wysoki, to była duża tarcza dla mnie, tak? Do celowania. I naprawdę się udało, centralnie tam zachodzenie, wyprzedzałem Marcina ruch, tak jak widziałeś, nie było uderzeń, natomiast widziałem, co Marcin robi, ja markowałem cios ręką i szedłem nogą i się sprawdziło. A twój okres przygotowawczy był się bez kontuzji, czy jednak miałeś jakieś tam jeszcze mikrourazy, oprócz kalefiorów?
kolesiorów. Nie, no oczywiście nie mówiłem o tym, ale miałem poważnie naderwane więzadło boczne w kolanie, złamany palec, to są takie dwie kontuzje, które mi towarzyszyły, no i do tego te uszy. Tak naprawdę byłem 4 tygodnie, jak już trenowałem na Kubie, to trenowałem z kontuzją, ukrywałem to, natomiast była to poważna kontuzja, bo w 60% miałem naderwane więzadło boczne. Natomiast no udało się, fajnie, zregenerowałem się, świetny sztab, dziękuję wszystkim za pomoc, za przygotowania moim sparring partnerom, no i wszystkim z klubu, oczywiście też fizjoterapeucie i dietetykowi, no cały sztab pracował ludzi nad tym sukcesem. Kuba, słuchaj, gratulacje, znakomity występ, znakomity pojedynek, kolejny pojedynek i co, czekamy na twoje kolejne walki. The Champ is here. Dziękuję bardzo, powodzenia.